Dokładnie tydzień został do największej imprezy w mieście, czyli Dni Chrzanowa. Jak co roku organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Jakich? Zapytaliśmy burmistrza Ryszarda Kosowskiego. Święto Miasta rozpoczyna się w piątek od występu kwartetu tenorów w sali teatralnej. Lwowski kwartet tenorów jest bardzo dobrym zespołem, mogę powiedzieć, prawda, który no, na pewno się chrzanowskiej publiczności spodoba, a to będzie właśnie między innymi takie oficjalne otwarcie. Myśmy chcieli po prostu ich tutaj zaprosić właśnie w tym czasie, kiedy no, Ukraina przeżywa bardzo trudny okres. Walczą o wolność, o którą my kiedyś walczyliśmy, czyli w naszym kraju i od 25 lat, bo trzeba powiedzieć, że również w tym samym tygodniu, w przyszłym tygodniu odbywają się w całym województwie małopolskim, a również w Chrzanowie właśnie spotkania, imprezy z okazji Droga do Wolności, prawda, czyli 25 lat od 89 roku, które minęło, kiedy mamy nową rzeczywistość, no i chcemy ją też w jakiś sposób uczcić. Akcenty ukraińskie pojawią się także w sobotę. Zapraszamy na kozackie show rockowe, a wcześniej coś dla młodzieży, czyli Saszą, o której koncert prosili młodzi chrzanowianie. Mamy taki już od dłuższego czasu, prawda, prawie że od 10 lat, taki dialog z młodymi ludźmi, że słuchamy ich podpowiedzi i tutaj właśnie udaje się Noxirowi trafiać w gusta młodych ludzi. W niedzielę w Chrzanowie zagra ikona polskiej muzyki rozrywkowej, zespół Budka Suflera. Mają pożegnalną trasę koncertową i na tej pożegnalnej trasie koncertowej zawitają do Chrzanowa. I tu jest właśnie o dziwo to, że na początku swojej kariery, w latach gdzieś 74-75, byli również w Chrzanowie. Czyli można... Był pan na tym koncercie? Nie, akurat nie byłem na tym koncercie wtedy, w tym okresie czasu studiowałem. Ale byłem akurat w Krakowie, ale opowiadali mi tutaj, prawda, moi znajomi, że się świetnie już wtedy zaprezentowali. No i teraz będzie okazja z nimi porozmawiać, czy oni pamiętają ten moment, że już tu kiedyś byli w Chrzanowie. No ale oczywiście plac był ten sam, Dom Kultury ten sam, tylko że to już dzisiaj inaczej wszystko wygląda. Sporo będzie także imprez sportowych. Serdecznie również zapraszam wszystkich mieszkańców na bieg sabanów, tradycyjny zresztą i bardzo popularny. Związany z naszą historią, na rajd rowerowy, no i również na rozgrywki piłki plażowej na ulicy Wyszyńskiego przy zespole szkół numer 2, piłka plażowa. Oczywiście nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, będą gry i zabawy i spektakle teatralne.